Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Trylińska i pracuję jako prawniczka w Fundacji Ukraina. W dzisiejszym wideo powiem Państwu o tym, co zrobić, jeżeli wysłaliście swój wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, czy też pobyt stały, czy rezydenta długoterminowego pocztą i nie otrzymaliście żadnej odpowiedzi zwrotnej z urzędu. Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że wysłanie wniosku pocztą to powinien być taki awaryjny tryb postępowania dla Państwa. Czyli w sytuacji, kiedy nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w urzędzie, a Państwa legalny pobyt w Polsce kończy się, to Państwo powinni wysłać swój wniosek pocztą, aby ten swój legalny pobyt w pewnym sensie uratować. Po wysłaniu wniosku pocztą Państwo powinni czekać na odpowiedź zwrotną z urzędu. Ta odpowiedź może przyjść w różnym czasie, w zależności od tego, gdzie w Polsce Państwo ten wniosek składają. Jeżeli nie będzie żadnej odpowiedzi z urzędu w przeciągu miesiąca lub też dwóch miesięcy, powinni Państwo zadzwonić na infolinię albo też wysłać maila do urzędu i dowiedzieć się, czy Państwa wniosek już został zarejestrowany, czy jest nadana sygnatura sprawy oraz osoba odpowiedzialna za jej rozpatrzenie. Jeżeli te informacje Państwo będą posiadali i urząd powie, że należy jeszcze poczekać na list od nich, no to powinni Państwo jeszcze przez okres około 2-3 tygodni do miesiąca poczekać na pismo z urzędu. Jeżeli takie informacje Państwo natomiast nie otrzymali, to proszę jak najszybciej wysłać do urzędu wniosek o udzielenie informacji, co się dzieje w sprawie, jaka jest sygnatura akt, kto prowadzi Państwa postępowanie oraz o wezwanie Państwa do złożenia odcisków palców. Proszę pamiętać o tym, że aby postępowanie zostało wszczęte, Państwo muszą osobiście stawić się w Urzędzie Wojewódzkim, zostawić odciski palców oraz okazać swój oryginalny paszport. Dopóki to się nie stanie, postępowanie w Państwa sprawie nie zostanie wszczęte, a tym samym Państwa pobyt będzie w Polsce niepewny. Jeżeli to wideo podobało się Państwu, to zapraszam do podążania za nami na YouTubie, a także do pozostawiania pytań oraz komentarzy na dole pod wideo.